Sorry, ale ja znikam. Całkowicie. Choćby nie wiem, co się działo, choćby nie wiem, jak się waliło, paliło, ja siadam do Tifa. Niecodziennie jest premiera tej gry. Niecodziennie zresztą Tif wychodzi. Po wielu, wielu, wielu latach wyczekiwania na Tifa nadszedł czas, by móc w końcu usiąść do tej gry i zamienić się w tego cholernego złodzieja, który łapy ma lepkie niczym miód. Gra sama też jest słodka niczym miód. Ogólnie to jest jeden wielki miód. Także ja się na parę dni zamieniam w złodzieja. Myślcie co chcecie, mówcie co chcecie. Klnijcie na mnie jak chcecie, ale mnie nie ma. Ja jestem teraz Garetem i moje życie teraz będzie owijało się wokół złodziejstwa w średniowieczu. Chyba w średniowieczu. Jeżeli chodzi o poprzednie gry, to grałem. Grałem w Gareta bardzo dawno temu. Tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam jak dawno temu, ale jeszcze byłem piękny i młody. Tak czy inaczej, nawet nie miałem wtedy konta na YouTubie. Zresztą wtedy nawet YouTuba jeszcze nie było. Ale mniejsza o to. Już walą drzwiami i oknami. Piczu, nie nagrywaj. Zostaw to, weź Minecrafta, nagraj. Nie dam się. Too much light. Najpierw zgaszę światełko, rozejrzę się po tym pomieszczeniu. No wiadomo, Gareth to złodziej, lepkie łapy, więc skoro tak, no to trzeba przytulić nieco do siebie, ile się da. Haha. Siuflada, jest, proszę bardzo. Tutaj można tyle ukraść, że jestem po prostu w szoku. Nie wiem, czy nie za dużo nawet. No, taki mały samouczek bym powiedział. Jak być złodziejem? Podchodzić i wciskać E. O, szafa, aż się prosi. Nożyce, proszę bardzo. Wszystko się sprzeda, nic się nie zmarnuje. Stary, całkiem dobrą chatę masz, bym rzekł. O, tu jeszcze, proszę bardzo. Ile już? 96 geł zbierałem. O. Proszę bardzo, stówka przekroczona. Czy jeszcze coś? By the way, gram na trybie jak najbardziej trudnym, mistrzowskim i tak dalej. Żeby nie było łatwo. Dlatego, że jak już powiedziałem, Gareth niecodziennie ma swoją premierę. Więc, kurde, muszę sobie kabel podciągnąć tutaj, bo mi kabla brakuje. Okej, więc niecodziennie ma swoją premierę, Garecik, dlatego też będę hardkorzył. Będę przede wszystkim sobą i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Come on, come on, come on, come on, come on. O, udało się, nice. Świetnie. Grafika, powiem wam szczerze, że gra nie jest wymagająca. Sądziłem, że będzie większy hardcore. Ale mimo wszystko były tam małe przycięcia, więc stwierdziłem, że jeszcze tam troszeczkę pewne opcje wyłączę, bardzo mało istotne. Jednak jak na taką grę, to sądziłem, że będzie bardziej wymagająca. Ptaki reagują na nagły ruch, alarmując wszystkich wokół. Dlatego trzeba też sobie przejść powoli, jak na złodzieja przystało. I ptaszki ani drgną. Someone's a bird lover. That painting's more my taste. I should take a closer look. Obraz. Przyjrzyjmy się więc. Cóż to za obraz? Czyżby gościu z ptaszkami lubi ptaszki, widocznie ma jakiś problem. Poruszaj myszką lub użyj klawiszy ruchu, aby znaleźć ukryte przełączniki. Okej. Okay. I'm trying. I'm searching. No w dupie, nie ma żadnych przełączników. Ktoś mnie tu... Jest, 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 patrz pan. Zobacz. Ciach. Aha, i co my tu? Safe. No, got it. Dawaj pan, dawaj, gdzie jest, to jest.
Ciach, proszę bardzo. Po zawodowemu, po mistrzowsku. Klejnocik. Ile to jest warte? Z2 zło. Co za dzidzira hałasu narobiła? Ciach. To ja się tak starałem, żeby ptaszyska tak nie hałasowały. A tu mi coś bałaganu narobił. Brudno tu. Tylko dziwna taka kolorystyka. Ni to noc, ni to dzień. Co to było? O. Strzała ze sznurem. Wciśnij 8. Aby strzelić ze sznurem w belkę nad głową. Ciach, proszę bardzo. Pyk. Ha. Tak się to robi. No, come on. O! I do góry. Jest tu ktoś. Patrz, patrz. Ciach. Aaron. To twój chłopak? Care to make a little more noise next time? How else would you know it was me? To dupeczka. Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? I think you haven't changed a bit. Come on, it'll be just like old times. Parkour! Parkour, stopro! Chodź, chodź, garyt zapierdalajec, po dachach ciśnie, tak, bro, bardzo, zawodowo. Tu stejki, jej, po dachach skacze. A jak? Patrz pan, zobacz pan, jaki parker. Nie nadążasz, mała. Łop, o. No skoczysz. Boisz się? Stary, co jest z tobą? Czy się parkour odwiedział? Ciao, proszę bardzo. Glad you could make it. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Klejnot światła wyświetlony w lewym dolnym rogu ekranu wskazuje, czy znajdujesz się obecnie w cieniu. W cieniu trudniej cię jest wykryć. No shit, Sherlock. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? I was just scouting. I know you always like to go first. Cześć, chłopaki. Nie rób hałasu, nie rób hałasu, nie rób hałasu. Światło. Nosisz je w sobie. Dobrze, co my tu knujemy? You should get yourself one of these. See you on the other side. Co ty tam? Looks like I won't be going that way. Co ty tam masz? Kurwa, deska z gwoździem. We can't just leave the cart out here. It's festival time. Your average thief will be under a table in an alehouse. And the watch will be liquored up too. I'm not having fun with a drunk guard again. O. Patrz, zobaczyli mnie, żal. No wczytam. Ale nie sądziłem, że mnie zobaczą. Myślałem, że jak szybko przebiegnę, to będzie... A tu się okazuje... Tam jest ten klejnocik. Cześć, chłopaki. Idę po pieniądze. Kurna, no. A, nie jest tak łatwo. Trzeba to inaczej rozegrać. Wiecie, na szczęście tylko głupi samouczek. Nic na poważnie. Dobra, panowie. Wy tam się nie przyglądacie. Kurwa! Ślak mnie zaraz trafi. Chciałem dobrze? Wyszło jak zawsze. Okej, dobrze, spokojnie. Pójdę powoli. Pójdę powoli. Uprę się i pójdę powoli. Idę powoli, idę powoli. Widzą mnie, ale mnie nie widzą. Patrz pan, zobacz pan. Ha! I co? Oj, nie, schowaj to. Schowaj to. Żartowałem z tym strzelaniem. Weź pan, daj nam ten kelech. Ha, i do cienia. Dobrze.
Jedyne, czego się obawiam, to to, żeby gra nie była za bardzo liniowa. Kolejny kieliszek. Kurde, co oni? Piją i zostawiają. A ja się bogacę. Boję się, żeby gra była, nie była liniowa, żebyś... Żeby nie sprawiała tylko wrażenia takiego jakby na wpół otwartego świata. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. It's about taking in the loot. Co za głupia baba. Steal, right? I've been stealing since before you could crawl. There's the Garrett I know. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Aha, okej, okay. Ale to co, już? W tej momencie teraz? Ścigamy się, kto ukradnie więcej? Kurczę, gro, no co ty robisz? Żal. Co jest z tą grą? O, widzicie, tam trochę ladżyło, a tu już nie ladży. Nie rozumiem tego, naprawdę. Na większych FPS-ach grałem. Na większych detalach grałem i mi mniej nie lagowało, mniej lagowało. No ale dobrze, przeżyjemy. Look what I found. You and me out on the town? Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Garrett. Ja rozumiem, że ty jesteś człowiek naprawdę drobiazgowy, ale to bardzo fajnie właśnie. Nie chcę skubaniec skoczyć, dopóki się nie rozpędzi. No i prawidłowo, i tak powinno być zawsze. Dobra, dawać mi te jabłka, dawać mi te stringi średniowieczne. Nie ma nic? No. No, sir. A po co przez dziurkę? Ja tu kradnę. Poczekaj, poczekaj. Spokojnie, gro. Spokojnie. Take it easy. Proszę bardzo. Bransoleta. Do bransolowania. It pays to keep a low profile in places where I'm not welcome. There's a lot of those places. No. Nie ma nic konkretnego. Trzeba tam wejść. O, jeszcze się włamać każą, zobacz. Ciach. Ciach. Proszę bardzo. Trzeba myszką kierować, wiecie, góra, dół, prawo, lewo. Takie tam celowanie po ślepemu. Zdaje się, że jest jedna zdolność, która pokazuje zamek od wewnątrz. Zamek w drzwiach, nie zamek na dworzu. Pusto. Co za bieda. Dziennik podglądacza? Pusto. O, proszę bardzo, kałamasz. Sprzeda się. Co się nie sprzeda? Ciach, ciemności. Pod łóżkiem jakieś pejcze, wibratory. Teraz znamy te numery. Pusto. Biedaki jakieś tu mieszkają. Biedaki. Książka. Książek nikt nie lubi. Książki są tanie. Jaki kufer. A w kufrze co? Zobacz, mam kielich. Proszę bardzo, kielich. Pierścień. Nice. 177. Się obłowiłem. Tutaj już jest pusto. Dobrze, można wyjść stąd. If you're going to urinate in the street like a watchman, at least do it out of the light. Everybody can see you. The ale has to go somewhere, dear. Bona zapuścił. Jaki typ. You're the only one watching. Every day I'm reminded what a catch you were. Come on, let's go try those gabble wings. Ty, ja myślałem, że ona do mnie mówi. A to ona mówiła do tego gościa, co szczał na ulicy. I jeszcze Bona puścił, ten bonczur był mocny. Oho, klatka. Trzeba uważać na te cholerne klatki, bo w nich są cholerne ptaszki. Ptaszury. Tu nic nie ma. Wazę wezmę ze sobą, co? Co wy na to?
Ciach, pusto. Gdzie to w dupie z taką skrzynią? O, tu coś jest. Zgadłem. Ciach. Puchar. Puchar za suchar. Dobrze, nie ma tu nic. Ptaszysko, śpi. Siedzi dzida. Okej. Ha, hadzia. Wygląda na to, że pusto. So how much did you steal? Od ciula. It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal. Good point. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. Och ty suko. Won't be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second.